Dzień dobry, Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jaka część fizjoterapeutów pracujących w publicznych placówkach zdecydowała się na protest? Mówimy o publicznych placówkach. W publicznych placówkach w Polsce pracuje około 20 tysięcy fizjoterapeutów. To ilu spośród nich powiedziało dosyć, protestujemy? Na tą chwilę mamy około 100 placówek. Dzisiaj dostałem informację o kolejnych 4 placówkach, które udały się do lekarza. Lekarz stwierdził przemęczenie organizmu i mają 1,5-tygodniowe L4. Procentowo patrząc, to jak to jest duża grupa? Nie patrzyłem procentowo, patrzyłem, bo to różnie. Czasami jest 10 fizjoterapeutów w danej placówce, 15, 20, 30. Na przykład w Żywcu mamy 95%, to bodajże to jest chyba 30 paru fizjoterapeutów niedostępnych. W Sosnowcu mamy 95% absencji, to jest 20 fizjoterapeutów na 24. Mówimy tu generalnie o placówkach. Około 100 placówek w Polsce jest ograniczona dostępność do fizjoterapeuty. I ktoś, kto nas słucha, słysząc pana, kiedy mówi pan o tym lekarzu, do którego poszli fizjoterapeuci, powie sobie tak... No jak to? Tak nagle na zawołanie ci wszyscy fizjoterapeuci zachorowali? Tak nagle na zawołanie. Po pierwsze, dzisiaj fizjoterapeuta w systemie państwowej na NFZ w opieki zdrowotnej zarabia 1634-1800 zł netto. Czyli na rękę. Tyle na rękę, tyle na rękę. To po pierwsze. Po drugie, funkcjonowanie za taką kwotę nie da się funkcjonować w normalnej rzeczywistości. Zmuszeni jesteśmy pracować, czy zmuszone są te osoby, bo ja pracuję akurat na uczelni, pracować na 2 lub 3 etatach. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ myśmy rozmawiali z ministrem, że jest przemęczenia, że zapracujemy za najniższą krajową, że jesteśmy 3. grupą zawodową w Polsce. Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest około 65 tysięcy w Polsce. Ten etat, o którym pan mówi, to jest 8 godzin pracy dziennie, codziennie? 7,35. 7,35. 80, przepraszam panie słowo, 80% fizjoterapeutów to panie. Czy pan ma małżonkę czy partnerkę, która jest, przychodzi, wychodzi rano o 6, wraca o godzinie 21? Czy większość fizjoterapeutów, którzy mają etaty w publicznych placówkach, pracuje jednocześnie w prywatnych placówkach, poza tym podstawowym etatem? Lub prowadzi swoją prywatną praktykę, jeździ do pacjentów. Czyli tam dorabia prawdziwe pieniądze. Tam dorabia prawdziwe pieniądze i teraz jest pytanie. Jeden z postulatów, które mamy, to jest, który rozmawialiśmy z ministrem, to było 500 zł od 1 lipca, ale fundamentalny postulat to jest szybszy dostęp do rehabilitacji i do badań diagnostycznych. To o tym za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze przy tych pieniądzach się zatrzymam, jeśli pan pozwoli, bo one są dla was, jak rozumiem, bardzo istotne. Wy zarzucacie ministrowi, że nie dotrzymał słowa, obiecując pieniądze na podwyżki. Minister odpowiada, że absolutnie dotrzymał słowa, bo pieniądze na podwyżki przekazał dyrektorom placówek, a być może oni dalej ich wam nie przekazali. Rolą ministra zdrowia jest zapewnienie ciągłości świadczeń. To po pierwsze. Konstytucja gwarantuje 3/4 osób, które idzie do korzysta z rehabilitacji, to są osoby w wieku emerytalnym lub po urazach. To nie dość, że czekają 2 miesiące, 3, 4, 5, to po pierwsze. To po drugie, sytuacja jest na tą chwilę, minister nie ma danych. Ja mu wczoraj zadałem pytanie, panie ministrze. Pan ucieka od odpowiedzi na moje pytanie. Nie. Minister zdrowia przekonuje, że jeśli chodzi o fizjoterapeutów, w 70% placówek fizjoterapeuci otrzymali podwyżki. Tak, otrzymali podwyżki, idąc tokiem pana ministra, otrzymali podwyżki, minister zdrowia ma dane, otrzymali podwyżki, pan 70% mówi o porozumieniu. I wczoraj nam to samo powiedział, dostali 39 zł podwyżki. Wszyscy? 90 dostali z 70 tych, co minister mówi, to jest 40% podwyżki są na poziomie 30-40 zł. 30% w Polsce podwyżek. Zgadzam się z ministrem. Mamy twarde dane. Dzwoniliśmy do każdej jednej placówki. Otrzymało 300-500 zł. Czyli są takie miejsca, gdzie dostali fizjoterapeuci 30 zł podwyżki. Tak. Są takie, gdzie 300-500 zł. No, tak, i minister a mówi... są takie, tak, które dostali więcej?
Niż 500 zł? Tak. Tak, są takie. Bo minister zdrowia pokazuje takie dane raportowane do NFZ, tak. gdzie mówi na przykład na Śląsku, w poszczególnych placówkach fizjoterapeuci dostali 560 zł, 1050 zł albo 1251 zł brutto podwyżki. To prawda? Tak, jest to prawdą w poszczególnych placówkach i teraz wracamy do tego. Wracamy na przykład przykład rept. W reptach było zwiększenie ryczałtu na 1 600 000, z tego 80% było dla fizjoterapeutów i teraz dobrze, że pan redaktor siedzi, bo jeżeli fizjoterapeuta zarabiał 2 300 i dostał 600 zł podwyżki, mówimy o kwocie brutto, ma 2 900. 2 900 brutto to jest 2000 zł na rękę. Jasne, tylko dlaczego jest tak, że w jednych placówkach dyrektorzy dali 30 zł podwyżki fizjoterapeutom, a w innych 1200? Proszę zapytać dyrektora. Nie, no, ja rozumiem, że to nie jest pytanie do pana, ale pan się nad tym zastanawia i pyta o to, dlaczego tak jest. Ja uczestniczyłem w tych rozmowach. Poszczególnych. Akurat w województwie śląskim byłem bodajże z 15 razy w Narodowym Funduszu Zdrowia, byłem w województwie mazowieckim, byłem w województwie opolskim, byłem w województwie podlaskim. I teraz minister mówi, tylko pan jeszcze nie wie, pan redaktor, co pan minister powiedział, jeszcze jedną kwestię. Dobrze, proszę nam to pokazać kwotowo. I wtedy była cisza. Okej, minister powiedział, że będzie do końca tygodnia przeglądał te porozumienia między pracownikami a dyrektorami. Bo my mamy kwotowo rozliczone. Okej, ale obiecał wam, że spojrzy na to i co się stanie z tą wiedzą, którą zdobędzie przeglądając te papiery? Obiecał nam. Ja ze swojej strony, czyli ze strony fizjoterapeutów i diagnostów, mówiliśmy o komitecie protestacyjnym. Jesteśmy skłonni. Od poniedziałku w gotowości jestem. Literalnie wymieniamy placówkę po placówce, czy one otrzymały. Bo są placówki, które nie dostały. Są placówki, nie będę teraz wymieniał tych dyrektorów, którzy otrzymali pieniądze, ale oni stwierdzili, nie, my nie damy. Wystarczy jeden pan, po prostu to już jest może taka buta i arogancja tego dyrektora, powiedział 2 300 dla fizjoterapeuty, niech sobie idzie dorobić, to mi wystarczy. A pan mówi, że od poniedziałku namawia pan swoich kolegów, żeby zaostrzyli tak, protest. Tak, dzisiaj już jest pięć kolejnych placówek braku dostępu do fizjoterapeuty. Czyli rozumiem, że w tych kolejnych placówkach nagle rozchorowują się kolejni tak. fizjoterapeuci. Tak. Oni naprawdę są chorzy? O tym decyduje lekarz. Tak, ale jeśli mówi się, że protestujemy idąc na zwolnienie lekarskie, to wie pan, jaki jest odbiór takiego ruchu? A wie pan, jaki jest odbiór osoby, która jest znękana przez dyrektora, czy wymuszana przez pracodawcę, czy mobbingowana, czy zmuszana, czy poniżana? Dlatego, wie pan, dlaczego przed panem siedzę jako człowiek związkowiec? Bo ja tak miałem kiedyś pracy. Kto mobbinguje fizjoterapeutów zrobiłem w polskich sobie szpitalach i przychodniach? Pracodawca, który zmusza za najniższą krajową, żeby ci ludzie pracowali, a potem mówi, jak ci nie poodpowiada, to sobie iść gdzie indziej. Podań jest mnóstwo. Nawet to zachowanie buta i arogancja tych niektórych dyrektorów, niektórych, podkreślam, którzy brali udział w rozmowach na Śląsku, który mówi przy pani dyrektor i pani dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, pan ma 800 tysięcy od pana ministra, ma pan 15 fizjoterapeutów, pan minister prosi, bo takie były słowa, tak było na Śląsku mówione, o 500 zł podwyżki netto dla fizjoterapeuty, pan dyrektor mówi nie. To jest dyrektor szpitala czy przychodni? Dyrektor, mówimy o placówkach w Polsce, to był dyrektor zarządu akurat. 2300 wystarczy dla fizjoterapeuty, wystarczy. Proszę pana, pan miesięcznie zarabia 20 tysięcy. Nie tylko o pieniądzach, rozmawiamy dalej na rmf24.pl. Tomasz Dybek jest naszym gościem, szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Bardzo dziękujemy słuchaczom i zapraszamy do internetu. Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, wciąż z nami. Panie przewodniczący, z badań wynika, że typowy polski fizjoterapeuta to jest kobieta 36-letnia po 5-letnich studiach i pracuje w przychodni albo szpitalu. Mówię, przepraszam, prosiłbym o operowanie, bo wiele osób, wielu koleżanek i kolegów ma problem. Mówimy o wszystkich placówkach w Polsce, bo to są jeszcze DPS-y, wszystkich placówkach w Polsce. Ja mówię o tym, jaki obraz się wyłania tak. takiego przeciętnego fizjoterapeuty. Rozumiem, że pracują państwo w różnych miejscach, ale najczęściej z tych badań, które znam, a zrobił je Kantar, wynika, że to są przychodnie i to są szpitale. Ale ten 36-letni wiek to nie jest coś, co powinno nas niepokoić, bo to znaczy, że nie jest tak, jak w przypadku pielęgniarek, że mamy problem ze starzeniem się tego zawodu w Polsce. Nie tylko mamy problem z, jako nauczyciel akademicki mogę powiedzieć, 40% migruje osób, kształcą się u nas i wyjeżdża za granicę. Nie wchodzą do zawodu w Polsce? Nie, no przepraszam, to jest system patologiczny. Jeżeli dzisiaj fizjoterapeuta, diagnosta, psycholog, elektroradiolog
mówimy w imieniu zawodów pominiętych, bo takim jest słowa z panem ministrem, jest zmuszany do pracy po 12-14 godzin, bo pan zarzuca, że oni są chorzy. Przepraszam. Proszę sobie zadać niczego pytanie. Niczego nie zarzucam, tylko dopytuję, panie przewodniczący. I dobrze, jak trzeba być zdesperowanym i do jakich środków się ludzie muszą posunąć, żeby w imieniu normalnego funkcjonowania robić te rzeczy, które robią. Przepraszam, co mają wyjść na ulicę? To nie działa. Dzisiaj jest taka presja. Jeżeli nie ma presji na władzę, na dyrektorów, to nie ma. Mamy przykład REPT. Nie dało się nic wymusić na dyrektorze. Związek, spór zbiorowy. Polecam niektórym panu i państwu zobaczyć, jak w spór zbiorowy wchodzili REPTy, ale również są, dopiero wywalczyli pieniądze. Przez 12 lat nie było nic. Najniższa krawa. Aczkolwiek są również tacy dyrektorzy, którzy usiądą do stołu. Miałem dzisiaj przykład z Elbląga, nowy oddział, bodajże 3 miesiące. Dostali 500 zł podwyżki pierwsze brutto. Dzisiaj przewodnicząca zadzwoniła, powiedziała, że jest po kolejnych rozmowach z panem dyrektorem. Dyrektor jest słownym mężczyzną, powiedział, za tydzień będzie porozumienie, będzie kolejne. Da się porozmawiać? Da się. Jeśli chodzi o REPTy, to podwyżka wynosiła około 560 zł. Brutto. Średnio brutto. Dla czyli to wie pan, ile to jest netto? Ale to wszyscy wiemy, że te pieniądze, jeśli chodzi o stawki górne, to nie trafiają do portfela w takiej wysokości, rzecz jasna. Ale mówił pan kiedyś w Sejmie tak, my pracownicy medyczni mamy już dosyć, jesteśmy zmęczeni, poniżeni i smutni. Wypalenie zawodowe w naszych zawodach sięga niebotycznych rozmiarów, nawet 60% pracowników po 10 latach pracy. Czyli jednym słowem, strach się oddać w wasze ręce. Dlatego strach się oddać wasze ręce, nasze ręce, czyli osób, które pracują. Dlatego jeden z kluczowych postulatów, bo tu mówimy o proteście fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych, jest szybszy dostęp do rehabilitacji dla pacjenta i nielimitowane badania diagnostyczne. Świetny postulat. Szybszy dostęp dla pacjenta. To jest jasne. Wszyscy się pod nim podpiszemy. Pytanie, jak to zrobić? Gdzie jest problem, który państwo widzą? Jakbym mógł otworzyć telefon, dzisiaj dostałem 4 maile od pacjentów z gratulacjami i wspierający protest. To jest coś pięknego, jak ci ludzie. To jest jedno z drugim, bo pan dobrze powiedział. Jesteśmy przemęczeni, dlatego chcemy każdy, 100% ludzi, 90% parę osób by pracował na jednym etapie. W większości pan powiedział, że to są kobiety. One chcą przyjść o godzinie 16 do domu, zająć się rodziną, normalnie funkcjonować. To jasne, tylko jak sprawić, żebym ja jako pacjent mógł się szybciej dostać na rehabilitację, skorzystać z pomocy fizjoterapeuty, tak. No, w takim, a nie innym systemie, w którym jesteśmy. Państwo widzą bolączki tego systemu od wewnątrz. Przekazujemy panu ministrowi, a pan minister mówi, nic się nie stało. 70% mamy porozumień. Dla niego porozumienie, dla pana ministra 39 zł to jest też porozumienie. Super, ale to jest rola temat. Ministra. Rolą jasne, rządu ale jest państwo mają odpowiedź dla ministra, co można by zmienić, bo widzą państwo działalność szpitali, przychodni na co dzień. Gdzie jest ten problem? W czym tkwi problem, że mamy problem z długą kolejką oczekiwania na fizjoterapeutę? W dostosowaniu procedury. Nie tylko o fizjoterapeutów. Ja ostatnio byłem tutaj u pani rezydentki, lekarz pierwszego kontaktu, 15 minut pacjent dłużony. Pani mówi 3 razy szybciej niż ja, musi notować i musi wpisywać do systemu i następny pacjent. W tym roku weszło nowe rozporządzenie od 1 stycznia, fizjoterapeuci mają coraz więcej pracy papierkowej, więc zamiast skoncentrować się na pacjencie, to po pierwsze, na dobrze wykonywanej pracy, na tym, że nie musi iść o godzinie 15 do następnego pacjenta, żeby normalnie funkcjonować, więc to jest rola ministerstwa. System naczyń połączonych, jak pan dobrze się przygotował do rozmowy, gratulacje z mojej wypowiedzi sejmowej. To trzeba zrobić. Dosypać pieniędzy, czy potrzebujemy więcej fizjoterapeutów w nie, Polsce? Trzeba po prostu zmienić, niepotrzebna jest ilość chyba większej fizjoterapeutów, czy lekarzy, czy elektroradiologów, czy diagnostów. Po prostu, jeżeli chcemy, któryś minister od 30 lat przyjdzie, będzie minister i będzie miał na tyle siły i nie będzie marionetką i wyrzuci z tej szafy wszystko i zacznie układać i ułoży od lekarza, pielęgniarki, recepcjonistki, fizjoterapeuty, diagnosty, elektroradiologa i każdy z nich będzie godziwie zarabiał, każdy będzie pracował tyle, powinien, czyli na jednym etacie i będzie ciągłość zachowana, przepraszam. Ale czy na tym jednym etacie fizjoterapeuci byliby w stanie przyjąć dzisiaj więcej pacjentów? Tak, żeby skrócić kolejkę oczekujących? Czy na jednym etacie? Mhm. Tak.
To jak to zrobić? To dlaczego to się dzisiaj nie dzieje? Dlaczego to dzisiaj? Bo jest taki system kulawy i niewydolny, taki jaki jest. Bo jeżeli fizjoterapeuta dzisiaj może zlecać badania i ten pacjent nie wie, czy ma iść do lekarza, czy lekarz odsyła do fizjoterapeuty, ten ma studia magisterskie skończone, ten nie może prowadzić takiej praktyki. Nie jest... Proszę zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz. O fizjoterapeutach się dopiero mówi od roku czasu. Dopiero pacjent, my edukujemy pacjentów. Co to jest fizjoterapeuta? Czym się zajmuje fizjoterapeuta? Przeważnie to był fizjoterapeuta, przepraszam koleżanki, koledzy, to był taki maser czy masażysta, który coś zrobił. My edukujemy. Sam pan wie, że 3 lata temu czy 5 lat temu nie mówiło się o fizjoterapeutach tak, jak się mówi teraz o tym. Domagacie się nie tylko pieniędzy, ale także na przykład poprawy warunków pracy dla innych zawodów medycznych. Bo w szpitalu czy w placówce, panie redaktorze, doskonale pan wie, w każdej jednej placówce w Polsce, to nie jest lekarz, pielęgniarka, elektroradiolog, diagnosta, to jest system naczyń połączony. Okej, o których wam konkretnie pracowników chodzi? Mówimy o pracownikach pominiętych, nie mówimy o pracownikach fizjoterapeutach, diagnostach, terapeutach zajęciowych, psychologach, logopedach, elektroradiologach. To są zawody pominięte przez system. Żeby był jak wybitny dzisiaj kardiochirurg, czy jakikolwiek profesor medycyny, jak nie ma dobrej, nie ma badań diagnostycznych, to co on zrobi? No przecież nie prześwietli oczami człowieka, na litość boską. Kiedy następne, kolejne rozmowy z ministrem zdrowia? Kolejne rozmowy z ministrem zdrowia. W następnym tygodniu będziemy sprawdzać literalnie placówka po placówce. Ze strony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, który mam przyjemność reprezentować, Komitetu Protestacyjnego. Jutro będzie wywieszona lista 16 koordynatorów, którzy, każdy jeden na każde województwo, którzy w piątek od 10 do godziny 16 będzie podany numer telefonu, będą odbierać telefony i będą z danego województwa spływały od tych osób z placówek, będą dzwonili. Nazwa placówki, kiedy dostałeś podwyżkę, ile zarabiasz. Po raz kolejny pokażemy ministrowi. My mamy naprawdę twarde dane. Wy zbieracie swoje dane w piątek. Tak. Minister do końca tygodnia sprawdza te umowy swoją drogą. I co? Kiedy się spotykacie, żeby zweryfikować jesteśmy dane wszyscy z jednej społecznikami. Z drugiej gotowość moja dla pana ministra jest od poniedziałku do czwartek. W czwartek mam zajęcia, muszę być po pełni na uczelni i mogę siedzieć od rana do wieczora w ministerstwie i sprawdzać to. A nie umówiliście się jeszcze na kolejne rozmowy? W następnym tygodniu. Po prostu, w następnym tygodniu. Ma być w następnym. Nie wiem, czy to jest poniedziałek, czy wtorek. Moja gotowość jest poza czwartkiem 24. Nie, w racji pełnienia funkcji. Bo tu nie może minister powiedzieć, że nie mamy. Ja napisałem do pana ministra 29 sierpnia pismo. Wskazaliśmy z diagnostami 246 placówek. Już minister mógł wystosować ręczne. Tu nie dostaliście, już mógł interweniować, tylko trzeba chcieć rozwiązać problem czy przedłużać problem, bo mi się wydaje, że ministerstwo chce ten problem odciągać. Jakbym popatrzył te spotkania 21 stycznia, że będą 1 marca, potem będą w maju i przeciąganie, ten problem ma być rozwiązany. To co dalej? Jak długo będziecie chorować? Od tego jest lekarz. A kto powiedział, że protest to jest L4, mówiąc w języku kolokwialnym, czy będziemy chorować. Kolejnym etapem protestu może być protest budowy. Możemy wrócić do tego, co było, czy zakończyło się 31 maja. Poważnie bierzecie pod uwagę kolejny raz głodówkę? Pan nie rozumie jednej rzeczy. Od 6 lat jestem przewodniczącym. Jeżdżę po każdym jednym oddziale. Mam przegląd sytuacji, ile miałem oddziałów 5 lat temu, ile jest teraz. Mam przegląd sytuacji, większość pan podkreślał kobiet. Dzisiaj nie pytam, w jakie formuły. Dzisiaj dostałem 4 informacje. To jest efekt kuliczny, że ludzie się nie boją. Ludzie mają dosyć. Ale dlaczego? Informacji, że co? Że chcą głodować? Tak, chcą głodować. Takie dane mam, twarde dane. Ile już miałem przygotowane, zanim ogłosiliśmy protest, końcem sierpnia. Dzisiaj w markecie zarabia się dwukrotnie więcej niż po studiach w Polsce. No więc... ci ludzie nie mają nic do stracenia. Proszę wziąć to pod uwagę. Tłumaczę to ministrowi, a jestem w każdym zespole w ministerstwie, uczestniczę w tych zespołach, tłumaczę i proszę pana ministra. Niech ktoś na litość boską przyjdzie popatrzyć całościowo na ten system i to zrobi. To ile czasu dajecie ministrowi na rozwiązanie waszego problemu, zanim podejmiecie decyzję o kolejnych krokach? Jestem dostępny 24/24 dla pana ministra, czy zarząd mojego związku tak samo. Możemy korygować te listy. Mnie interesuje jedna rzecz. Listę od poniedziałku, które nie otrzymało sterowanie ręczne. Pan minister dzwoni, dostają podwyżkę, odfajkujemy, mówiąc kolokwialnie. Pan minister ma kazać dyrektorowi dać podwyżkę. Tego pan oczekuje. Tak powiedział, że będzie sterowanie ręczne.
On obiecał, że będzie dzwonił do dyrektorów nie on, szpitali tylko, no, przychodni? Są różne wpływy, no, są różne, w różny sposób to jest. To jest interesujące. Czy dyrektor wam obiecał, że wam będzie do każdego takiego szpitala, który pokażecie i rzeczywiście takie okaże się, że tych podwyżek nie ma? Takie były od samego początku założenia, że pan minister nie może dać dla nas znaczonych pieniędzy. Były takie założenia z Narodowym Funduszem Zdrowia i uczestniczyłem w tych spotkaniach, że przychodził pan dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli związkowcy, siedział dyrektor danej placówki i pani dyrektor mówiła tak, pan otrzyma od 1 lipca kwotę 1 600 000, tak było w reptach. Pan minister prosi o przekazanie w pierwszej kolejności dla fizjoterapeutów, diagnostów, elektroradiologów minimum 500 zł netto. I to już było. Minister prosił, a dyrektorzy tego nie zrobili. I co? I teraz minister każe dać te pieniądze na podwyżki? To wam obiecał? Są różne formuły nacisku, jak on to powiedział delikatnie. Pan minister tak powiedział? Tak. Że będzie naciskał? Tak. Różnymi formami. No, a jak jeżeli nie dopytywaliście, jakie to są formy nacisku? Proszę pana ministra, nie wiem, bo pan minister jest bardzo sympatycznym człowiekiem, wierzę w jego możliwości, tylko pewne rzeczy obiecywać można ileś razy, a później tak konsekwentnie. Widzi pan, ja literalnie wymieniam placówki, ja jestem przygotowany merytorycznie do rozmowy i nie ma, że tam jest czy nie ma. Pan minister powiedział, że ma, ale on nie ma kwot. Daliśmy mu czas do piątku, będą kwoty, a później wymieniamy i dzwonimy. To nie ma, że czegoś nie ma. Ci ludzie są zdesperowani i ministerstwo musi sobie z tego zdawać sprawę. Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Marcin Zaborski, bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu.